naszym gospodarstwie nie stosujemy środków ochrony roślin i nawozów syntetycznych. Stosujemy tylko naturalne nawozy i środki ochrony roślin. Stosujemy bardzo dużo przedplonów, międzyplonów. Stosujemy bardzo dużo środków repelentnych, które odstraszają szkodniki, oparte na olejkach pomarańczowych, olejkach cytrynowych, czosnku, cebuli oraz gnojówkach, które sporządzamy sami, które w naturalny sposób odstraszają i kondycjonują nasze rośliny. Nasze gospodarstwo, jak inne gospodarstwa, bez owadów zapylających nie mogłoby funkcjonować. Owady zapylające powodują zwiększenie plonów, poprawienie jakości plonów, co przekłada się na cenę, cena przekłada się na zyski gospodarstw. Bez owadów zapylających w rolnictwie nie byłoby życia, nie byłoby sensu w jakiejkolwiek produkcji tworzyć. Motywacją w gospodarowaniu metodami ekologicznymi jest po pierwsze ochrona środowiska, co jest moralnym obowiązkiem moim, jak i moich kolegów, którzy też są rolnikami. Tutaj mamy korzenie rolnicze. Mój dziadek, mój ojciec był rolnikiem, ja jestem rolnikiem i jako rolnik muszę dbać o to, żeby środowisko wokół nas było czyste i pozostawić po sobie coś i przekazać moim dzieciom i tą wiedzę, i tą ziemię, na której będą mogli pracować, bo to jest doskonały warsztat pracy, jak dla mnie, dla moich dziadków, tak dla moich dzieci. Nasze gospodarstwo stara się aktywnie wspierać rolnictwo ekologiczne w różny sposób. Jesteśmy na wszystkich najważniejszych międzynarodowych targach żywności ekologicznej. Pokazujemy innym, jak produkować metodami ekologicznymi. W naszym gospodarstwie jest mnóstwo szkoleń, które uczą rolnikom, pozwalają na zmianę sposobu uprawy swoich pól. Jestem także zaangażowany w Podkarpackiej Izbie Rolnictwa Ekologicznego, w klastrze Dolina Ekologicznej Żywności i w wielu innych instytucjach, które działają na rzecz rolnictwa, na rzecz promocji rolnictwa ekologicznego. Polska jest doskonałym krajem, w którym jest bardzo dużo gospodarstw małych, gospodarstw rodzinnych, które mogłyby zmienić swój sposób uprawy na produkcję ekologiczną z produkcji konwencjonalnej. Nie jest to trudne, jest to łatwe. Pozwoli to tym małym, rodzinnym gospodarstwom na produkcję zdrowej żywności, na którą jest bardzo duże zapotrzebowanie przemysłu przetwórczego, przemysłu spożywczego, różnego rodzaju kooperatyw, ludzi, którzy szukają tego typu produkty, gdzie ich tak naprawdę nie ma, a potencjał sprzedażowy jest ogromny. I tutaj jest pewna nisza do wykorzystania właśnie dla tych małych, rodzinnych gospodarstw. W dzisiejszych czasach w produkcji konwencjonalnej bardzo dużo stosuje się i herbicydów, i nawozów. Nie zawsze jest potrzeba stosowania takiej ilości środków. Ma to negatywny wpływ na przedostawanie się ich do wód gruntowych, zaś wody gruntowe przechodzą do strumyków, rzek, przez co jest zanieczyszczenie wód. Te wody przechodzą także do Morza Bałtyckiego. Produkcja ekologiczna, produkcja naturalna jest doskonałą alternatywą do poprawienia jakości wód i przede wszystkim do jakości zdrowia, jakie ma wpływ na nas, ludzi.